Marta Manowska ze mną, cudowne spotkanie. Akurat spodziewałem się, ale to, co zrobiłem przed naszą rozmową, to włączyłem kalkulator i tam stuknęło podobno 10 lat w telewizji polskiej. Dobrze obliczyłem? 11 zaczynamy sezon, czyli zaczęłam 11 rok, dobrze. Jaki to był czas, bo to jednak trzeba jakoś podsumować. Bardzo różny. Pierwsze słowo, które mi przychodzi, to piękny, bo to jednak jest spełnienie marzeń, o których nawet chyba, z których nie zdawałam sobie sprawy, bo ja nigdy nie marzyłam o pracy w telewizji, to nie były moje marzenia. Ja marzyłam o teatrze, marzyłam o aktorstwie i próbowałam iść tą drogą. Telewizja mnie wciągnęła i naprawdę, o, klimatyzacja. A to prawda. Spłynęła na nas, proszę Państwa, może się nie rozpłyniemy. Telewizja mnie wciągnęła i jest moim narkotykiem. Wiem, że to nie jest może dobre słowo, ale ona jest moją pasją i daje mi tyle energii, że naprawdę kiedy zaczynamy zdjęcia, kiedy ja poznaję bohaterów, kiedy uruchamiamy kamery, kiedy jest pada słowo akcja, kiedy pada słowo koniec zdjęć, ja czuję, że ja żyję i ja czuję, że to, co robię, ma sens. A to jest druga bardzo dla mnie ważna rzecz, oprócz spełniania pasji, dużej energii życiowej, o którą dbam i sportem, i życiem, i podróżami, i książkami, ale to jest coś więcej. I to, że te programy mają sens, ponieważ one zbliżają ludzi, a to, co robią ci ludzie później, czyli aktywizują kolejnych ludzi, bo przecież bohaterowie The Voice Senior, Sanatorium Miłości aktywizują seniorów do tego, żeby spróbować, żeby się odważyć, żeby wyjść z domu, żeby zacząć spotkać sąsiada, iść na kijki, tak? To są proste kroki, ale bardzo ważne też w walce z kryzysem psychicznym, z tym wszystkim, co nas dotyka, bo żyjemy w czasach bardzo trudnych, przebodźcowanych. Natomiast Rolnik Szuka Żony daje szansę i nadzieję, może też dać komuś nadzieję. Często słyszę po odcinku świątecznym, jak ja bym też tak chciał, usiąść z drugą osobą po prostu przy tej choince i nie być samemu, tak? Czyli ta walka z samotnością, która też jest dojmująca, bo zamknęliśmy się w mieszkaniach, zasuwamy, biegniemy, czasami tracimy z pola widzenia drugiego człowieka, więc uważam, że to ma sens i to, że te programy mają sens, pozwala mi dobrze żyć, po prostu. Bardzo ładnie pani powiedziała, bo wydaje się, że te programy rozrywkowe to taka właśnie rozrywka, no tylko tak, oglądamy. Tak. Ja jest do tego, rozrywka. Ale tam jest zawsze piękna misja, jakaś fajna myśl, czy dawanie nadziei choćby ludziom starszym. Pani spotyka ich od tych 10 czy właśnie 11 lat coraz więcej na swojej drodze. I zaraz wyciągnę kalkulator, sprawdzę. Tim. Tutaj się pojawi. I moje pytanie, czy starość w Polsce jest trudna? Czy może właśnie staje się łatwiejsza? Myślę, że jest trudna przede wszystkim ze względu na klimat, ponieważ w krajach europejskich, śródziemnomorskich, my też jesteśmy krajem europejskim, ale śródziemnomorskich, gdzie na przykład widzę, że starsze osoby sobie wychodzą wieczorkami, grają sobie w karty, siedzą cały dzień na tych ławeczkach, u nas przychodzi jesień, zima, zamykamy się w domach. Myślę, że my też mamy specyfikę taką, że troszkę mniej się do siebie uśmiechamy, troszkę mniej się zauważamy i warto, wszystkie kampanie społeczne, które ku temu powstają, jest taka piękna reklama Fundacji Biedronki, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, o starszej pani, która siedzi w domu, wszystko jest ciemne i nagle jednak wpada rodzina, tak? Ona się rozświetla, ona jest cała, ja wczoraj spędziłam cały dzień z babcią, ona do mnie powiedziała, inne życie, jak jesteś tu, to jest inne życie i ja nie mogę apelować, no ja mogę apelować do nas wszystkich, żebyśmy próbowali, bo to czasem jest jeden uśmiech, jedno przeprowadzenie przez ulicę, gdyby każdy z nas sobie wybrał jedną osobę, do której wpada na jeden raz w tygodniu, wow, Mali Bracia Ubogich, jest tyle świetnych fundacji, którzy pracują w tym kontekście i bohaterowie Sanatorium Miłości też pracują w tym kontekście, więc ja też chylę czoło przed tym, co oni robią. Ten czas, który już chciałbym ostatnie pytanie podsumować, tych 10-11 lat telewizji polskiej, to też jest praca z różnymi przełożonymi. Aha. Oczywiście, że jest wielka dyskusja często a propos tego, czy polityka ma wpływ na naszą pracę w telewizji publicznej, czy nie. Czy pani widzi po prostu jakąś różnicę między pracą w ostatnich latach, a w ostatnim roku? Ja przede wszystkim pracuję z ekipami, więc nie dotyczy praca z producentami, kierownikami produkcji, reżyserami, cudownymi ekipami od dźwięku, przez światło, przez operatorów, przez realizatorów, z którymi żyjemy od 11 lat, praktycznie w komunie podczas zdjęć, więc ja to kocham. Szczerze, co to znaczy w komunie? No jesteśmy razem 24 godziny na dobę czasami, choć rozstajemy się, żeby pójść spać. Natomiast spędzamy czas cały dzień na planie, spędzamy wszystkie wieczory razem i to trwa 11 lat, czyli można. I w tym kontekście nic się nie zmieniło, ani kiedy wchodziłam do telewizji za czasów dawniejszych, tak, czasów prezesa Brauna, dyrektora Godlewskiego, to się nie zmieniło przez ostatnie 8 lat i nie zmieniło się teraz. Ja niektórych dyrektorów poznałam, innych nie. To nie jest w ogóle, to są oczywiście moi przełożeni, ale nie ja... Bezpośredni. Nie, absolutnie nie bezpośredni, więc ja nadal rozmawiam z moimi bezpośrednimi przełożonymi. Od nich też dowiedziałam się, że pracuję dalej w tej stacji
i bardzo mnie to cieszy, bo to jest moja stacja macierzysta. Tu zaczynałam jeszcze wcześniej niż 11 lat temu, bo bitwę na głosy spotykam dzisiaj właśnie Michał Wiśniewski. Super, że tak zareagował, przyszedł, przerwał wywiad, żeby się przywitać. Ja zajmowałam się gwiazdami wcześniej, pracowałam w redakcji, w produkcji, więc to już jest 15 lat, gdyby do tego kalkulatora doliczyć te 4. I to też było TVP. To było studio z Hubertem Urbańskim, z Agnieszką Woźniak-Starak. Oni prowadzili bitwę na głosy. Wszystkie nazwiska w tym kraju, największe, od Edyty Górniak, przez Bajm, przez Michała Wiśniewskiego, Monikę Kuszyńską, no my wszyscy się znaliśmy. Ja sobie to bardzo szanuję, bo część z tych ekip przeszło do teraz, kiedy pracuję po drugiej stronie kamery. Te ekipy też się przenikają, bo część ekipy Rolnika, to jest też Sanatorium, Voice. My wszyscy się znamy i doskonale to funkcjonuje i cieszę się, że nie zostało to przerwane, bo ten sens, o którym rozmawialiśmy wcześniej, byłoby mi tego szkoda, bo nie ma takich programów na rynku. Takich właśnie, które są na granicy rozrywki, tak jak ładnie zauważyłeś, a dokumentu. Misja to jest bardzo duże słowo, którego trudno używać, tak jak ikona, tak jak autorytet. Trudno w tych czasach używać tych słów, ale uważam, że właśnie serial dokumentalny, czyli serial jako rozrywka i dokument jako prawda, jako życie, to jest to, co ja chcę robić i w tym się dobrze czuję i cieszę się, że po prostu mnie tego nie pozbawiono i że stacja widzi, że to są filary tego... Jakby nie widziała, to by była ślepa, bo to są jednak programy, które łączą też pokolenia. To będzie nieskromne, ale to są filary tej stacji, ponieważ i Rolnik Szuka Żony od 11 lat, i The Voice Senior, i cała rodzina Voice'u, do której ja dołączyłam później, i Sanatorium Miłości, to naprawdę są kroki milowe i filary tej stacji, więc cieszę się, że tak dobrze nam ze sobą. I programy łączące pokolenia, bo tak jak ja na przykład uwielbiam Sanatorium Miłości, tak moja babcia mi powiada, co tam w Rolniku, i to właśnie Rolnika promujemy w tym sezonie. Czy widzi pani szansę, oczywiście już w kolejnym, żeby w takim programie pojawiła się para jednopłciowa? Ja widzę taką szansę od początku. Nie wiem, ja bardziej myślę, czy my jesteśmy na to gotowi. Nawet nie wiem pod jakim kątem, bo nie politycznym, ideologicznym, światopoglądowym. Ja wychodzę z założenia, na przykład jako osoba wierząca, że jakby każdy z nas ma prawo do swojego życia prywatnego, do swoich poglądów, do swojego światopoglądu i w tym mieści się wszystko. Tak? Ja zostałam wychowana w rodzinie, która ma bardzo szeroki światopogląd, jest akceptująca. I ja nie widzę żadnych sprzeczności, więc te programy, takie jak Rolnik Szuka Żony, Bauer Zuchfrau, taką parę dwóch kobiet miało wiele lat temu i myślę sobie, że skąd mamy dostać sygnał, że jesteśmy na to gotowi? On powinien może przyjść faktycznie od widzów. A może trzeba zaryzykować i to pierwszy być tym, który wyciąga dłoń? Ja zawsze uważałam, że to jest sprzężenie zwrotne, tak? I telewizja pokazuje takie treści, jakie widzowie oglądają, bo oni przecież pokazują to oglądalnością, tak? Więc my się nawzajem czytamy. Ryzyko podjęcia przez telewizję takiego kroku. Nie wiem, dlaczego słowo ryzyko, bo ja... Ja też myślałam, że to bardzo smutne słowo. Nie nazwałabym tego ryzykiem. Tylko tak rozmawialiśmy, tak? Że może telewizja ma się odważyć? Odważyć, tak? I wtedy zobaczyć, jaka jest reakcja? Też nie. Bo przecież my nie poddajemy się ocenie. My pokazujemy historię. To jest znowu błąd. To jest błąd myśleniu, bo nie pokazujemy historii 5 naszych wspaniałych bohaterów, żeby teraz każdy sobie musi usiąść, tak, w fotelu i napisać, a mi się nie podoba ta dziewczyna, bo ona ma TikToka, tak? To w ogóle nie na tym polega. Powinniśmy, to też jest złe słowo. Ja uważam, że tych ludzi można podziwiać, że są tak odważni, że pokazują swoje życie, zaryzykowali i znaleźli w tym programie drugą osobę i jeszcze mają takie rzeczy i takie grono osób, które im sprzyjają, tak? Więc faktycznie, jeżeli Państwo czujecie, że jesteście na to gotowi, może trzeba zasypać redakcję takimi informacjami. Może to przyniesie jakiś skutek. Ja mam nadzieję, że za tych 2, 3, 5 lat to nie będzie taki temat, o którym będziemy aż rozmawiać, żeby wyciągać go specjalnie, bo chyba nie o to chodzi. Miłość to miłość. Dzięki. Miłość to miłość. Totalnie. Ja tak uważam od zawsze i cieszę się, że w taki sposób o tym rozmawiamy, bo to jest temat, na który w ogóle nie powinniśmy rozmawiać.